Adrian Gralak. Zawodnik na 5, można było powiedzieć, tak? Można tak powiedzieć. Uczeń może nie na 5, ale zawodnik na 5. 5 zwycięstw jak na razie. Dzisiaj znów udany występ tutaj podczas gali Strive. Nowa nazwa, trzeba sobie wbić w pamięć. Udany występ. Udany występ, to znaczy wygrałem. Czy udany? Wygrałem, zadowolony nie jestem. Boli mnie wszystko. Przeciwnik, kurczę, w porządku. Bardzo, jako człowiek, fajnie mnie skontrolował w stójce. Wygrałem, ale w ogóle nie jestem zadowolony ze swojego zwycięstwa. Trudny okres w moim życiu i może to przez to. Za dużo na głowie, za dużo się stało w sumie takiego niepotrzebnego i nie mogłem wejść w walkę po prostu. No to ja nie wiem, tak tajemniczo zacząłeś, to może chociaż rąbka tajemnicy uchylmy. Co takiego się wydarzyło, co tak mocno ci weszło na głowę, że ciężko było dzisiaj skupić się, żeby dobrze rozpocząć ten pojedynek? No, to takie prywatne bardziej rzeczy, nie? Ale no, kurczę, nie wiem, czy chcę mówić, ale bardzo prywatne i kurczę, bardzo mi już siadły na głowę. Po prostu, no, nie ten czas na walkę, o. Nie ten czas na walkę, no ale nie było wyjścia, do walki trzeba było wyjść. I chociaż nie mogłeś do walkę wejść odpowiednio, to jednak ostatecznie wyszedłeś z klatki jako zwycięzca. To też chyba dodaje trochę takiej pewności siebie, że mimo kłopotów można sobie przełamać się, poradzić. Nowe doświadczenie na pewno, w sumie lubię się odnajdywać w takich sytuacjach, ale tak naprawdę, kurczę, w pierwszej rundzie myślałem, fajnie, żeby to się skończyło, ale to nie tak w taki pozytywny sposób. Chciałem, żeby po prostu ta walka się skończyła, czy na moją korzyść, czy na moją niekorzyść. Tyle. Jakby, kurczę, no, jak troszkę będę się nad sobą użalał, ale no, no, nie wszedłem w ogóle w to i nie jestem zadowolony, ale fajnie, że wygrałem. Ale świrek, ale fajnie, że wygrałem i co? I tylko z tego mogę się cieszyć, że mam 0 w rekordzie. Jeszcze, no bo wiadomo, to jest MMA, tu raz się przegrywa, raz się wygrywa, ale na razie ja raz wygrałam, raz wygrywam. No i bardzo dobrze, są tacy, co raz przegrywają, ty akurat masz troszkę inny styl, z tego wynika. Te kłopoty, to wszystko, co tam gdzieś się dzieje, to będzie wpływało też na, nie wiem, kolejne jakieś teraz twoje przygotowania, na myślenie o kolejnych występach? Tak naprawdę chcę, no w tym roku już chyba nie będę walczył, już chcę chyba zakończyć na razie z tym 5-0. Dobra walka. Dziękuję bardzo. Tak naprawdę w tym roku chcę na razie zakończyć, chyba że coś fajnego trafi, bo ja jestem strasznie porywczy i mój menadżer mnie strasznie stopuje. Mówi, Adrian, no może troszeczkę przystopujemy? Ej, nie, dawaj, chcę walczyć jak najwięcej, takie doświadczenia zdobywać, w trudnych chwilach walczyć, kurczę, jak jestem w sztosie, jak może troszeczkę nie jestem, wskoczyć jako na ostatnią chwilę. Takich rzeczy chcę próbować, no bo to jest, kurczę, MMA i chcę się odnajdywać w każdej sytuacji, ale mi się wydaje, że wrócę jakoś z luty, marzec, bo chcę sobie wszystko poukładać, ten rok chcę fajnie zakończyć, wszystko sobie, powiedzmy, w głowie, właśnie te złe demony odsunąć i skupić się tylko na MMA, tak żebym, kurczę, przy następnym wyjściu, jak będę szedł po 6-0, to żebym nie miał tych złych myśli, tylko wchodził jak po swoje. Jak po swoje? A na tej, na gali tej organizacji może akurat? Jak najbardziej. Kurczę, tak naprawdę no wskoczyłem tutaj na 5-6 tygodni przed walką, zrobiłem 14 kilo 200 gram razem z moim cateringiem dietetycznym, warsztat dietetyczny oraz z moją dietetyczką Pauliną. Daliśmy radę i się super czułem. No więc nie wiem, no mam nadzieję, że na Strife będą mi chcieli. Chyba dałem spoko pojedynek. Wydaje mi się, że mówili, że najlepszy na razie jak na gali, więc cieszę się. Czyli może być zadowolony, a widzisz, najlepszy pojedynek, a tutaj takie jakieś tam ci się perypetie przytrafiły. No to wygląda na to, że rzeczywiście chyba tak jest. Im więcej perypetii u ciebie, tym lepsze pojedynki. No możliwe, że tak jest, no bo wiesz, ja patrzę na pojedynek z innej perspektywy. Wy jako kibice też patrzycie z innej, chyba dostarczyliśmy z Niką bardzo dużo emocji. Chyba to się też fajnie oglądało i to trzeba zapytać kibiców, a jak oni mówią, żeby było spoko i na razie jak najlepsza walka na gali, chociaż tu widzę, że się dzieje naprawdę ostro, no to jak najbardziej chcę to walczyć. Na razie jestem wolnym zawodnikiem, to jak powiesz, że robisz organizację, to mogę u ciebie zawalczyć. Nie, ja nie robię organizacji, mi by się nie chciało tak wszystkiego ogarniać, to w ogóle nie, to nie ma takiej możliwości. Kawałeczek do ciebie, o właśnie tak. Nie, choć na pewno, gdybym robił, to bym zaprosił, tak. I zaprosił też do wywiadów, bo się całkiem nieźle rozmawia.
to pozwól, że jeszcze będę kontynuował chwilę tę rozmowę. Nie ma problemu. Ja lubię rozmawiać, lubię z mediami rozmawiać, więc mnie to możesz pytać, nie wiem, i z 20 godzin możemy to stać i rozmawiać. Dla mnie to wiesz, to jest część mojej pracy, jak to można nazwać, nie? Praca. 20 godzin to może byłoby przyznanie, czy mi bateria wytrzymała tyle, ale jeszcze parę chwil pogadajmy. Tak jak oceniasz tę organizację na gdzieś tle tych innych miejsc, w których walczyłeś, jak to ci się wydaje? No tak naprawdę, kurczę, no zobaczcie, pierwsza gala, hala naprawdę sporo wypełniona, może nie cała, no bo to jest taki okres, mi się wydaje, długi weekend, gdzie sporo osób wyjechało jednak w tym czasie, a kibice dają radę, więc mi się podoba. I mi się podoba cała organizacja, niczego mi nie brakowało i właśnie jak tworzą się nowe organizacje, to tak to powinno wyglądać. Tak to powinno wyglądać, to powinien być pełen profesjonalizm i jak na pierwszą galę, 6+. Mówisz, że troszkę, ja tylko tak nawiążę do tego, troszkę gdzieś tam inne sprawy weszły ci na głowę. Ty poza sportem jeszcze normalnie pracujesz. Tak, jak najbardziej. Pracuję na etacie. Pracuję jako trener personalny. Już się nie uczę, bo skończyłem licencjat, ale jeszcze trenuję, więc no dużo mam na głowie tak naprawdę, ale chyba mi się wydaje, że jakbym miał mniej, to bym robił różne głupoty, można tak powiedzieć. Gdzieś by mnie ciągnęło do jakichś, wiecie, innych imprez niż takich rozrywek. Innych rozrywek niż takie sportowe i chyba wolę być bardzo zajętym człowiekiem niż się nudzić i robić głupoty, więc to mi pasuje. Zapytam cię, bo pewnie też interesujesz się troszkę MMA, troszkę pewnie oglądasz. Jana Bochowicza widziałeś ostatnio? No pewnie, no szkoda, kurczę, no. Janka znam z takiej bardziej prywatnej strony. Mnie to cieszy, że trenuję WCA i tak naprawdę tam zacząłem swoją przygodę. I ja mogę z takimi osobami jak Janek Bochowicz usiąść przed treningiem i porozmawiać o głupotach. I to mnie tak jara po prostu. Jara mnie to, że mogę z takim Jankiem, z Marianem Ziółkowskim. Kurczę, jak ja ich w telewizji oglądałem, a teraz sobie siadam z nimi i wiesz, i gadam o życiu. No, mnie to jara bardzo i bardzo mi się szkoda zrobiło Janka, ale on chyba też nie wszedł w walkę, tak jak ja dzisiaj nie wszedłem, tylko zakończyliśmy inaczej te walki, ale jego, wiadomo, że była o wiele ważniejsza walka i... No i co, mam nadzieję, że się podniesie, to jest tylko właśnie MMA. To im pokazało właśnie po tej walce Janka, że to jest tylko MMA. To świat się nie zawala, co przegrasz, to przegrasz i tyle. Szkoda bardzo, ale mam nadzieję, że wróci, to jest twardy skurczybyk i wróci po ten pas, bo to jest jego. WCA to dobry klub taki, żeby tam siebie sobie gdzieś MMA szlifować, ale właśnie, żeby też spotykać ludzi, których na co dzień okazji spotkać się nie ma za bardzo. Jak najbardziej. To mnie tam stworzył Anzor Azijew. Ja przyszedłem na pierwszy trening, po 3 miesiącach poszedłem na pierwszą Almę i zdychałem po pierwszej rundzie. Teraz mi się przypomnienie na Facebooku wyświetliło, że 3 lata temu wygrałem turniej w 84 kilo WCA, a teraz wygrałem swoją 5. zawodową walkę. No nie wiem, to trzeba po prostu samemu przeżyć, pójść do tego klubu i spróbować tego. To trzeba przeżyć, żeby to zrozumieć, żeby w to uwierzyć, rozumiem? Dokładnie, bo nawet jak z Anzorem kiedyś tam rozmawiałem i ja mówię, co ty o nim myślałeś, jak ja przyszedłem pierwszy raz do klubu? On mówi, ja myślę, że ty z 2 miesiące pochodzisz, taki kurde drewno straszne z ciebie jest i że cię nie będzie, nie? A się zawziąłem, może drewno dalej jestem, ale to drewno wygrywa. I dało się już trochę ostrugać, mam wrażenie. Troszkę mi się wydaje, że tak, chociaż jeszcze troszkę nie słucham w tej klatce. To czego posłuchałem, to łokieć, żeby wszedł ten łokieć i midl. Dwie rzeczy, których posłuchałem, a później, żeby obalać. No w końcu gra Lakomedow i obalał. I gratuluję w takim razie, wszystko się udało i walka zakończona szczęśliwie. Mieliśmy okazję porozmawiać, wszystko dobrze się potoczyło. Dziękuję ci bardzo. Ja również dziękuję, fajnie, że mogłem też tutaj z tą wiatrę przeprowadzić. Jeszcze odwrócę się szybko plecami, pokażę moich sponsorów. Się plecami. Pokażę moich sponsorów, którzy naprawdę wspomagają mnie, żebym stał się jeszcze lepszym zawodnikiem, żebym mógł robić to, co kocham. Więc to jest chwila dla was. Wszystkich nie będę wymieniał, żeby nie zapomnieć. Tak, wszystkich nie będę wymieniał, żeby nie zapomnieć, ale zobaczcie, to są osoby, które wspomagają mnie na co dzień i z którymi mogę naprawdę współpracować, proszę bardzo, i pomagają mi osiągać marzenia. Tak samo Manto, najlepsza odzież. A i damy radę wszyscy. Dziękuję ci bardzo. Ja również dziękuję. Dzięki.